Witajcie, myszki z tej strony, Ralf, w kolejnym odcinku z Harzona 4 na notyfikacji Equestria War jako trzecia republika akwilejska. Trochę trudna nazwa, żeby po polsku powiedzieć. Więc tak, w ostatnim odcinku zaatakowaliśmy to państwo, które było w sojuszu z tym państwem i... No i teraz po prostu poszliśmy na północ, żeby tutaj pomóc tym, którzy zostali zaatakowani. A w głównym mierze po prostu, żebyśmy trochę po prostu zajęli się tym. To jest największy problem, że ci... Że jakbyśmy się mieli zdesantować, to zapewne oni nie mieliby szans, tylko że zgadują, że nie mamy technologii desantu. Mamy. Hej. Yo. Mamy technologię? Oni nie wystawiają floty. Czy się floty tak myślałem o powietrznej. Więc w sumie... Wy idźcie tutaj. A zrobimy desant o taki. I dlaczego nie mogę żadnej dywizji dać? Okej, już. A reszta armii, która nie jest pod dywizję, pod rozkaz podpięta, niech idzie na ten. Trochę dziwne, nigdy się nie spotkałem aż tak bardzo. Chociaż też na odwrót robiłem zawsze, więc może to dlatego. No więc tak, dostajemy kolejny reset slot. Więc tak, hura hura, fajnie się walczyło z wami, ale nie. Nie chcemy mieć zaopatrzenie, więc papa. Wydaje mi się, że dosłownie dookoła zrobiliśmy tak. Okej, okay, co to znaczy, że Naval Supremacy... Oni w ogóle nas nie chcą. Daj. No... W głównej mierze chodzi o to, że tutaj nikogo dosłownie nie ma. Dosłownie nikogo nie ma, a tutaj każe mi, żeby mieć. Okej, okay. Wysyłajcie z powrotem. Okej. Okay. Więc... A, 56 dni, no to też nie jest takie długie. O, i teraz są ci z tymi w wojnie. O. Masz ci los. To są ci akurat, których chcemy zaatakować, tylko że nie mamy aż tak dużo dywizji, jakbym chciał. Więc prawdopodobnie nie jest to dobry moment, żeby ich zaatakować, ale... To jest jedyna rzecz, którą możemy... Bo tamci to wiadomo, że jak wejdą, to... Z łatwością ich pokonają. Więc chodzi, żebyśmy my już ustawili się na tej granicy. I pytanie jest, czy możemy 30 dni. Okej. Okay. Wysyłamy. Dawajcie dywizję, bo potrzebujemy was najszybciej. Pytanie jest, ile możecie zgromadzić na tym froncie. No, w miarę dużo. A my... Nie, też niezbyt. A my w sumie tak dosyć porówno, ale oni widzą, że mają nieco lepsze... Nieco lepsze, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o tam zaopatrzenie. Możemy wystawić oczywiście mnóstwo samolotów. Okej, okay. Jak to wygląda? Wy jesteście w takim sojuszu, ci są tak złapani nieco między wami. Szczerze powiem, i tak bym musiał ich zaatakować, bo jak tam tutaj przejdą, to będzie słabo. Nie no, tutaj 23 dni, tutaj artyleria się robi. Możemy spróbować zrobić lepsze karabiny, to może trochę pomóc. Nasze dywizje w sumie mogą być lepsze od ich, ale to nie oznacza nadal, że jesteśmy w stanie ich pokonać.
tutaj widzę, że część dywizji przechodzi. O, część w ogóle nie poszła na rozkaz. Więc o, na szczęście mamy jeszcze kilka dywizji. Dobra, mamy War Goal. Co tutaj możemy pozdobywać? To możemy zdobyć. Więc pytanie jest, czy wszystkie dywizje są. No, jeszcze tutaj dojeżdżają. Dobra, myślę, że to jest jedyny moment, kiedy możemy ich zaatakować. Będziemy się czuć dumni z tego. Przez chwilę przynajmniej. No i wygląda na to, że się udaje. No, wystawmy kolejne dywizje, bo potrzebujemy po prostu więcej dywizji. Okej, okay. Jakiś tam konflikt się zakończył, ale nie wiem, o jaki chodzi dokładnie. To jeszcze muzyka. Okej, okay. Wygląda na to, że kwestia padnie w tym playthrough. Okej, okay. Już nie widzę aż tak dużo zielonego, ale przynajmniej tutaj nasz atak się udaje. Tutaj trochę gorzej jest. O, możemy przecież wpuścić właśnie tego. Boom. I wysłać tutaj, kurde. Akurat to jest miasto, stolica, więc trochę trudno jest ogarnąć. Okay. Tutaj nas pchają z powrotem, ale tutaj na północy nam dobrze idzie. Więc jest dobrze. Nie jest źle. Nie jest źle, jeszcze nie przegraliśmy. Mamy już 10, to znaczy, że się nam jeszcze będzie zwiększało. Dobra. Chodzi, żeby ci aż tak szybko nie padli. Musimy jak najszybciej tutaj ich przepchnąć. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Tutaj się robi. Trochę szkoda, że tutaj nie możemy przepchnąć, dlatego że moglibyśmy to państwo zdobyć, ale zgaduję, że to nie jest jakieś idealne miejsce. Tutaj udało nam się tutaj przejść. Może tutaj trochę tak wspomożemy naszych. W głównej mierze chciałbym, żebyśmy poszli na ich stolicę, ale tutaj utrzymują najcięższe, jeżeli chodzi te wszystkie dywizje. Okej, włącz to. I coś tutaj możemy pójść do przodu. Możemy czołgi dalej. Chciałem to zrobić z badaniem. Dobra, tutaj ciężarówki. No, ciężarówek to nigdy nie zrobiliśmy. Więc tak, czołgi, silnik, samoloty też lepsze by się przydało zrobić. No i wrócimy do gospodarki. I teraz tak, to i czołg. Robimy czołg. Jej. Więc zacznij produkcję czołgów. I głównym mierze chodzi o to, żeby ich jak najwięcej wyprodukować. Dobra, jak to wygląda z handlem? Możemy trochę zmniejszyć handel gumy, ale za to zwiększyć handel stalą. Dobra, więc wygląda na to, że jesteśmy w stanie to popchnąć. Oni popychają w stronę tego frontu, co mi się nie podoba. Jest to, że trochę popchnęliśmy tutaj. Więc nie jest tak źle. Mogło być gorzej. W sumie jest gorzej, ale mogło być zawsze gorzej. Nie mamy manpowera. To jest gorzej. Ale może nasi przeciwnicy też nie ma. No, to byłoby słabo. Znaczy, kurde, musimy się zmniejszyć tutaj. A local police. Ponieważ musimy odzyskać trochę manpowera. No, mają te dywizje pancerne, ale że tak powiem, trochę słabo to idzie.
Dobra, my mamy w sumie te dywizje pancerne. Wiecie co, nawet jakbyśmy je postawili, to one będą mega słabe, więc raczej ich na razie nie wykorzystamy. No, na razie chyba trudno będzie nam je wykorzystać. Dobra, udało nam się dojść do tego państwa, które chciałem, żebyśmy doszli. Okej, jak tutaj wygląda, tutaj mamy ten rozkaz, ale w głównej mierze chciałbym, żeby oni, o właśnie, oni żeby tutaj nic nie robili, a żeby ci tutaj pchali do przodu. Dobra, jest dobrze, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jak myśleliśmy. Mamy nadal dużo samolotów, więc dzięki temu możemy konkurować z nimi. W sumie mieliśmy taką dużą produkcję tych samolotów, że się nie dziwię. Ale przydałoby się tutaj zacząć coś, dodatki porobić. Okej, jesteśmy już. No, ale trudno nam tutaj ogarnąć. Oj, jeszcze wężyki zaczęli robić. Okej, widzę, że udaje nam się pójść dookoła. Tutaj jesteśmy na granicy. Możemy tymi się zająć, ponieważ oni już padają. I coś tutaj mamy. Artillery attack. To może się przydać. Mamy trochę artylerii. W głównej mierze chciałbym zrobić, o właśnie, żebyśmy już szli na to główne miasto. Tylko, że jak pójdziemy wężykami, to wiadomo, że my tego nie zrobimy. O, widzę, że rycerze to są trochę takie jednostki, które trzeba trochę pobić i wtedy może się uda nam przejść. Okej, więc to tak naprawdę jest taka totalnie wolna wojna, że musimy po prostu przejmować te główne miasta. Ale tak to w sumie nic innego nie możemy zrobić. No, kurde. W tym mieście się trochę pobronili. Dobra, mamy chyba szyfr właśnie. Dobra, mamy szyfr. Więc dawajcie szyfr. Mamy jeszcze przeciwko nim. Mamy przeciwko wam szyfr przecież. To jest to. Okej. Okay. Aż dziwne, że nie ma tego dźwięku normalnie do szyfru. Może usunęli? Dobra, dawajcie tu. Charizmatic. Okej. Tak naprawdę nasz push został już totalnie zastopowany i nie sądzę, żeby... A, może. Chodzi o to, że musimy dosłownie pójść w tą stronę, ale żeby to zrobić, to nie jest takie, że hop siup. Ci jakby pokonali tych, to byłoby fajnie. Tylko jest mało prawdopodobne. I teraz atakujemy to miasto. Ono raczej zbytnio dużo dywizji nie ma, ale by się przydało, żeby ich ogarnąć. Dobra, musimy chyba zwiększyć sobie do 20. Ile mamy? Chodzi o to, że w sumie nasza mobilizacja jest bardzo wolna i dlatego tak trudno to zrobić. Karabiny tutaj róbmy. A kurde, mają tutaj. Jakby tych można było ominąć, to by było fajnie, ale raczej nie pójdzie tak. Teraz na razie niech robią tutaj ten szyf kolejny. Możemy zrobić to. Dobra, jesteśmy blisko, żeby pokonać tych. Oni to są jedna prowincja, jeden region, więc to jest trochę, będzie trudno ich pokonać. Ale może się nam udać. Dobra, na produkcję to mamy w porządku. To nawet nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Okej. Pokonaliśmy tych. Całe szyfry do nich chyba raczej nie da się już zrobić. No i w sumie to też trochę dało nam pusza do tego frontu. No tutaj oczywiście ci się biją, bo chcą odzyskać te terytoria, ale raczej mało prawdopodobne, żeby to zrobili.
Okej, okay, na razie wszystko. Sytuacja jest ok, tylko że jest taki problem, że ja nie chcę robić tego pushu, bo mogę i tak zrobić. Może to by się udało, żeby wtedy nas nie okrążyli, ale mówię, tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że będą że ten sznurek się nie uda, ale się udał. To było jedna z tych rzeczy, które zrobiłem randomowo i się udało. I w sumie są blisko pokonania. No, zdobyliśmy to miasto, więc to jest jedno z tych większych punktów zwycięstwa. Więc w sumie musimy o tak porobić. No teraz jak zrobimy, to nawet nie jest sznurek, to jest po prostu włócznie. Robimy taką oryginalną, nie rozkazową, tylko oryginalną włócznię. I jak to wygląda? Oni chyba mają zmniejszony? Nie, mają normalny. Więc tak, no wystarczy, że zrobimy włócznie i okazuje się, że już padają. No zgaduję, że zabraliśmy większość fabryk militarnych i już nic nie mogli zrobić przeciwko temu. I już jesteśmy, tylko rzeka. Na szczęście mamy tych inżynierów, tylko że kurde, przez rzekę się nam nie udało przejść. No możemy tak? Okej, okay, już jak już nie przechodzimy przez rzekę, to jest... Jest! O, właściwie. Oj, mali statki. Okej. Okay. Pas. Bierzemy to. Aneksujemy ich wszystkich. Powinniśmy mieć decyzję, żeby okorować te terytoria, więc zobaczymy, jak to będzie. Więc teraz czas oczywiście odesłać te wszystkie dywizje na ten front i teraz tych podbić. O nie, przyciąłem sobie trochę to. Okej, to ja dam bardziej, żeby nas ich obecną stolicę szło. Co ty masz? A nie, Guerrilla Fighter, to nie jest najlepsze ulepszenie. To jest coś takiego, że jak się to weźmie, to później się nie będzie można lepszych rzeczy brać. Okej, okay, na razie tam tego nie możemy zrobić, więc zróbmy to, a tą decyzję, o właśnie, Envoy the Spoils, więc tak. Corsair's Careful can be caught with 40... Okej, więc może zapiszę, bo wiem, że lubią crashować. Więc... Boom. Jaume Legacy, nawet nie wiem, kim jest Jaume. Więc teraz będziemy się nazywać Druga Republika Gryfońska. Zgaduję, że Jaume to był dawny jakiś wielki przywódca tego. O, Masilus, ale mamy super flagę. Więc tak, banksterzy zjednoczyli te regiony. I zgaduję, że... że teraz możemy zjednoczyć resztę, ale to jest takie typowe, że... w sumie raczej nic dalej nie będzie. To są nasze kory, zobaczmy. Tak, kory są. Jest, manpower wraca. No i teraz tylko poprzyjeżdżać po nich. Okay. Tak, możemy gwarantować im. Nie wiem, kim jesteście. Dobra, tylko tutaj rozwiniemy. I czołgi. Jak to czołgi wyglądają jako tako? Realnie to trzeba byłoby samoloty. Jedyne, co jeszcze można byłoby zrobić, to dołączyć do tamtej wojny. Jeżeli jest jakaś opcja. A nie, wygrywają, dobra. Wygrywają wojnę, więc nie ma szans. Że chciałem powiedzieć, dołączyć do tamtej wojny i po prostu im pomóc, ale jeżeli im dobrze idzie, to nie ma sensu. I tam pisze, że jeżeli compliance będzie na jakimś tam poziomie, to wtedy te terytoria będą okorowane. Tylko jest pytanie takie, czy już... szczerze powiem, że trudno mi uwierzyć w to, ale zobaczmy w takim razie. Full integration. Tak, działa. Okej. Okay. Czyli... może zadziałać, tylko że musi być compliance. No to trochę zajmie, nie powiem. Ale przynajmniej wiemy, że ta mechanika działa. I tak naprawdę zostało nam kilka rzeczy. Co tutaj mamy? Tutaj musimy to zrobić. A to jest dobra rzecz na tą wojnę, ponieważ to po prostu powoduje to, że okay, że my nie będziemy aż tak umierać od głodu. Okej, okay, was możemy zmienić na normalne dywizje, bo w sumie zapomnieliśmy tego zrobić, a w sumie też nie mieliśmy pony powera, żeby to zrobić. A jeżeli chodzi o nasze czołgi, to ich w ogóle nigdy nie zrobiliśmy. A mamy ich sporo, nie powiem. Możemy trochę zmniejszyć ich produkcję.
My teraz mamy strasznie dużo tych fabryk, więc nawet to nawet nie ma znaczenia. I przerzucić się na karabiny. To może było... Uuu, Jezu, ale mamy już dużo tego. Czy coś tutaj... A nie, my się tak wdraliśmy. Myślałem, że oni nas popchnęli tutaj, a to na odwrót. Okej, i co tutaj mamy? O, możemy ropę, oczywiście. I czy coś... Aż tak bardzo nie chcę pożytkować tego na gospodarkę, dlatego że możliwe, że to będzie lepsze, jeżeli wykorzystamy to na samoloty. I z tego... A w ogóle w sumie mamy właśnie szyfr na nich. Więc ubudu. Możemy też w sumie wysłać, żeby to już miało jakieś znaczenie. Okej. Czy my możemy po prostu pójść w ich stolicę, tak po prostu wężykiem? No, to może trochę zająć czasu. A, no teraz po prostu zapasów nie mamy. Ale w sumie nie wykorzystaliśmy tej kolei. Czekajcie, bo tutaj jak to jest z koleją. My mamy połączenie? Mamy połączenie. W sumie jest kolej, tylko że... Jakoś nie chce nam połączyć i mamy generalnie połączenie tutaj. Nie wiem, możemy stworzyć to. To może to naprawić. Czasami nie wiem, jak to dokładnie działa. No, mamy w sumie stocznie, ale aż tak bardzo nam nie są potrzebne. No, mamy, dajmy tutaj mega agresywnie, bo już chyba już dalej nie pójdą. Dobra, tutaj kolejne wydobycie. Ogólnie te wydobycia nigdy nie robię aż tak często, bo to wiadomo, że to polega na tym, że wydobycie to w modach często dają te rzeczy, a w podstawce to też trzeba pamiętać, że aż tak dużo regionów nie ma, które można mieć surowce, więc dlatego też nie biorę w podstawce, ale już powinniśmy być blisko. No dalej, dalej. Dajesz. Okej. I teraz jest najważniejsze pytanie, jak blisko są w upadku? Są blisko, ale kolejne miasto jest daleko w górach. A to może trochę zająć. Okej, tutaj jest jakaś przełęcz. A, przełęcz, która nie ma tutaj połączenia, dlatego że tak sobie zrobili. Dobra, więc niech tutaj przychodzą. My powoli już zbliżamy się do kolejnego punktu zwycięstwa. Okej, nie zauważyłem tego, ale super ikonka. Okej, coś tutaj mamy. Tutaj możemy to porobić. O, i koniec. Nice. Dobra, dawajcie jeszcze nasz flotę. Podoba mi się. Ci mają flotę, ci nie mają. Okej, zbypassujmy. I teraz cała ich flota. Niąk. I bum. Wielkie Imperium Gryfińskie. Albo Gryfońskie. Nie wiem, jak to powinno być tłumaczone. Gryf, no to Gryfońskie. No, to w sumie wszystko z tej serii. Bo... Powiem szczerze, nie lubię World Conquestów, a po drugie, nie mamy już żadnego realnie przeciwnika. Tak. Jeżeli później będzie coś takiego, że po prostu będziemy na 40% dostawać pory, tak automatycznie, to w sumie to jest łatwo do zrobienia. Tylko trzeba po prostu tutaj, jak mamy te rozkazy, no to zmienić się na to, w sumie? Tak, chyba na to. No i powoli czekać, jak tutaj to się pojawi. Ciekawe, że jest z tym. Zazwyczaj robią to przez decyzję. To też jest głupie, dlatego że wiecie, że to koszt wtedy political power. Ale wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić, ale to już tak na szybko, to zobaczyć, co ten cel narodowy robi. W głównej mierze
sprawdzić, dlatego że. Znaczy się. Nie będziemy czekać, dlatego że w sumie na co. Więc obiad w Skyfall, który polega na tym, że hahaha, przejęliśmy to miasto. Ha, ha, ha. Podoba mi się, czy było warte miliona straconych żyć? Warte. Okej. Okay. W takim razie to wszystko. Widzimy się w kolejnych seriach. No to, cześć.